Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczają się do 6 krajów: zachodnich Niemiec, Francji, Belgii, Włoch, Luksemburga i Holandii. W 1952 roku kraje te utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, która po traktacie rzymskim przekształciła się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009 roku. Strukturę Unii można przedstawić w postaci greckiej świątyni, której dach podtrzymywany jest przez 3 filary, zaś podstawę stanowią normy prawne i określone procesy decyzyjne. Unia Europejska nie zawsze była tak duża jak obecnie. Gdy w 1951 roku kraje europejskie rozpoczęły współpracę gospodarczą, w procesie tym uczestniczyły jedynie Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Stopniowo wstępowały do niej kolejne kraje. W 1973 roku Dania, Irlandia, Wielka Brytania. W 1981 roku Grecja. W 1986 roku Hiszpania i Portugalia. W 1995 roku Austria, Finlandia i Szwecja. 7 i 8 czerwca 2003 roku odbyło się ogólnopolskie referendum dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Do wzięcia w nim udziału zachęcała kampania, której hasło brzmiało: "Tak, jestem Europejczykiem". Do zagłosowania na tak namawiał Jan Paweł II. Przy blisko 60% frekwencji 77% Polaków zagłosowało za włączeniem Polski do Unii Europejskiej. Oficjalnie Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Razem z Polską do Unii wstąpiła Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Cypr i Malta. W 2007 roku do Unii wstąpiła Bułgaria i Rumunia, a w 2013 roku Chorwacja. Najbardziej znany znak rozpoznawczy Unii Europejskiej to okrąg złożony ze złotych gwiazd na błękitnym tle. Krąg 12 gwiazd symbolizuje jedność, solidarność i harmonię pomiędzy narodami Europy. Melodia hymnu Unii pochodzi z 9 symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 roku. Motto Unii Europejskiej to zjednoczenie w różnorodności. Europejczycy powinni wspólnie działać, aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie. Mówiąc o Unii Europejskiej, należy przypomnieć kilka ważnych dat z jej historii. 9 maja 1950 roku nastąpiło podpisanie historycznej deklaracji Roberta Schumana przez 6 krajów założycielskich. W 1979 roku odbyły się pierwsze wybory do Europarlamentu. 7 lutego 1993 roku w Maastricht podpisany zostaje traktat o Unii Europejskiej. Na jego mocy nazwa Wspólnota Europejska zostaje oficjalnie zastąpiona nazwą Unia Europejska. W 1995 roku wchodzi w życie układ z Schengen. Podróżni dowolnej narodowości mogą przekraczać granice bez kontroli paszportowej. 1 stycznia 2002 roku pojawiają się pierwsze banknoty i monety wspólnej waluty euro. Banknoty są jednakowe dla wszystkich krajów. W lutym 2005 roku wchodzi w życie protokół z Kioto,
międzynarodowe porozumienie mające na celu zmniejszenie globalnego ocieplenia i redukcję emisji gazów cieplarnianych. 10 grudnia 2012 roku Unia Europejska odebrała w Oslo pokojową Nagrodę Nobla. Nagroda została przyznana w uznaniu ponad 60-letniego wkładu w dążenie do pojednania, szerzenie pokoju i wartości demokratycznych oraz obronę praw człowieka. Lasy w Unii Europejskiej występują na powierzchni 159 milionów hektarów i pokrywają prawie 35% powierzchni Unii w sposób niejednolity. Unia Europejska nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, jednak wiele strategii politycznych i inicjatyw ma wpływ na lasy. Wszystkie inicjatywy europejskie stawiają jednak na poszanowanie zrównoważonej gospodarki leśnej i uznają wielofunkcyjność lasów. Większość środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych na tereny leśne wpisuje się w ramy polityki rozwoju obszarów wiejskich. Nadleśnictwo zawadzkie gospodaruje na obszarze 19 530 hektarów, w tym 18 997 hektarów stanowią lasy. Nadleśnictwo położone jest na granicy dwóch województw, opolskiego i śląskiego, a zarządzane lasy znajdują się na obszarze powiatów gliwickiego, lublinieckiego, oleskiego, strzeleckiego i tarnogórskiego oraz gmin Dobrodzień, Jemielnica, Kolonowskie, Krupski Młyn, Pawonków, Wielowieś i Zawadzkie. Dominującymi typami siedliskowymi są bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny i bór świeży, zajmujący łącznie około 82% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Wśród pozostałych siedlisk stosunkowo duży udział przypada lasowi mieszanemu wilgotnemu i lasowi mieszanemu świeżemu. Łącznie siedliska lasowe zajmują około 18% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna i jej udział stanowi 91,5%. Średni wiek drzewostanu wynosi 56 lat. Lasy nadleśnictwa zawadzkie zostały zaliczone do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego ze względu na warunki siedliskowe oraz łatwość rozprzestrzeniania pożarów w zwartym kompleksie leśnym. Niedoinwestowanie infrastruktury leśnej we wcześniejszym okresie spowodowało pogorszenie się stanu dróg wywozowych dla samochodów transportujących drewno i pojazdów gaśniczych jednostek straży pożarnych. Powyższe czynniki sprawiły, iż zaszła konieczność budowy i modernizacji dróg leśnych i przeciwpożarowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego terenów leśnych oraz poprawy warunków zrywki i wywozu surowca drzewnego. Z posiadanych materiałów historycznych wynika, że teren nadleśnictwa zawadzkie znajduje się na tak zwanym ciągu klęskowym. Z uwagi na położenie w ciągu klęskowym, w którym występują powodzie, huragany, okiść śniegowa oraz ich eskalację w ostatnich latach, nadleśnictwo zawadzkie występowało o środki finansowe z Unii Europejskiej. W dniach 14 i 29 sierpnia 2003 roku nad terenami leśnymi nadleśnictwa zawadzkie przeszły dwukrotnie huraganowe wiatry połączone z wystąpieniem trąb powietrznych.
Pierwszy huragan przemieszczał się od strony południowo-zachodniej obrębu Zawadzkie do północno-wschodniej części obrębu Kielcza, pasem szerokości około 5-6 km. Drugi huragan przemieszczał się z kierunku południowo-wschodniego po całym nadleśnictwie. W rezultacie uszkodzeniom uległy drzewostany położone w południowej części obrębów Kielcza i Zawadzkie na łącznej powierzchni około 5000 hektarów, w tym całkowicie zniszczone zostały 243 hektary lasu. Na mapie kolorem żółtym oznaczone są powierzchnie uszkodzone przez huragan. W wyniku śniegołomów z 9 stycznia 2010 roku wycięto około 35 tysięcy metrów sześciennych drewna na terenie całego nadleśnictwa. W maju 2010 roku powódź w nadleśnictwie wystąpiła na powierzchni około 5 tysięcy hektarów. Podtopieniu uległy uprawy na powierzchni prawie 400 hektarów, młodniki na powierzchni około 600 hektarów i drzewostany starsze na powierzchni prawie 5 tysięcy hektarów. Straty odnotowano również w infrastrukturze leśnej. Uszkodzonych zostało prawie 30 km dróg leśnych, 2 mosty, 40 przepustów, 21 grobli i 2 zbiorniki wodne. Zamulonych zostało około 4000 metrów bieżących rowów. Powódź uszkodziła jeden budynek mieszkalny oraz 3 obiekty turystyczne, w tym kładkę pieszo-rowerową. Łącznie straty oszacowano na około 1 400 000 zł. W czasie powodzi w czerwcu 2013 roku, kiedy wezbrały wody rzeki Bziniczki i Lublinicy, odnotowano straty w infrastrukturze. Zniszczonych zostało 6 mostków, 60 przepustów, 11 km dróg leśnych, 48 metrów bieżących grobli, 3 budynki gospodarcze i 1 mieszkalny. Łączne straty wyniosły 651 tysięcy złotych. Nadleśnictwo Zawadzkie zostało objęte sektorowym programem operacyjnym na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 13 września 2005 roku. Działaniem objęto tylko leśnictwa Krupski Młyn, Zarzecze, Świerkle, Łaziska, Jaźwin, Dębie, Wierchlesie, Rytwiny i Mosty z tytułu huraganu z sierpnia 2003 roku. Działanie w Nadleśnictwie Zawadzkie obejmowało m.in. wydatki na budowę i modernizację elementów zagospodarowania rekreacyjnego i turystycznego. Wybudowano kładkę pieszo-rowerową nad rzeką Mała Panew na kwotę około 297 tysięcy złotych. Na podstawie kosztorysów inwestorskich na poszczególne inwestycje Nadleśnictwo Zawadzkie występowało w 2005 roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie o przyznanie środków pieniężnych. W latach 2005-2007 Nadleśnictwo Zawadzkie przeprowadziło modernizację dróg leśnych przeciwpożarowych o długości około 7 km w leśnictwach Rytwiny Wierchlesie, Jaźwin Łaziska i Zarzecze Świerkle. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 1 290 943 zł netto. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 1 086 307 zł. Po śniegołomach ze stycznia 2010 roku
Programem objęto wszystkie leśnictwa, nadleśnictwa zawadzkie na podstawie rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 13 lipca 2010 roku. W latach 2010-2012 podpisano z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy na dofinansowanie w 100% kosztów przebudowy i modernizacji dróg leśnych. W większości przy drogach i ścieżkach rowerowych wybudowano zadaszenia turystyczne dla osób odwiedzających tereny leśne. Łącznie w latach 2011-2014 Nadleśnictwo Zawadzkie zrealizowało inwestycje drogowe na łączną kwotę prawie 6 milionów złotych. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła około 5 milionów 900 tysięcy złotych. Łącznie zmodernizowano 36 kilometrów dróg leśnych. Warunki hydrologiczne terenu nadleśnictwa są kształtowane przez ciek drugiego rzędu, rzekę Mała Panew oraz jej dopływy. W sensie hydrograficznym lasy nadleśnictwa zawadzkie są usytuowane w zlewisku Bałtyku, w dorzeczu Odry, zlewni prawobrzeżnego dopływu Odry rzeki Mała Panew, której długość wynosi 131 km, a powierzchnia dorzecza około 2,5 tysiąca km kwadratowych. Rzekę Mała Panew w granicach nadleśnictwa zasila 7 dopływów. Liczne cieki wodne, 8 naturalnych stawów, źródliska, wysięki wód oraz liczne zbiorniki retencyjne usytuowane na terenie leśnym nadleśnictwa czynią go zasobnym w wodę. Powierzchnia melioracyjna nadleśnictwa zawadzkie wynosi ponad 12 tysięcy hektarów, co stanowi około 62% powierzchni całego nadleśnictwa. Na omawianym obszarze sieć rowów melioracyjnych jest bardzo bogata. Około 95% rowów bierze swój początek na terenach leśnych nadleśnictwa zawadzkie. Zadania prowadzone przez Lasy Państwowe w zakresie małej retencji, czyli spowolnienie odpływu wód powierzchniowych oraz zatrzymanie wody w lesie, są realizowane od wielu lat. Głównym celem projektu zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych była likwidacja w lasach nizinnych przyczyn i skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody w ekosystemach leśnych całego kraju, minimalizacja skutków suszy i przeciwdziałanie powodzi. Założeniem projektu było wspieranie prośrodowiskowych metod retencjonowania wody w lasach, w tym budowa zbiorników retencyjnych, renaturyzacja siedlisk podmokłych i spowolnienie obiegu wody w zlewniach. Integracja działań poszczególnych nadleśnictw pozwoliła na uzyskanie ekologicznego efektu skali. W Nadleśnictwie Zawadzkie z projektu małej retencji wykonano zastawki oraz małe i duże zbiorniki retencyjne. W roku 2011 w ramach projektu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych wybudowano 12 zastawek na ciekach leśnych
na łączną kwotę prawie 400 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 320 tysięcy złotych. Na kolejnych zdjęciach przedstawiamy wybudowane zastawki retencyjne. W roku 2012 w ramach projektu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych wybudowano 7 małych zbiorników retencyjnych na łączną kwotę ponad 1 500 000 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło około 1 300 000 zł. Na kolejnych zdjęciach przedstawiamy wybudowane małe zbiorniki retencyjne. W roku 2013 w ramach projektu małej retencji Nadleśnictwo Zawadzkie wybudowało 2 duże zbiorniki wodne na łączną kwotę ponad 3 400 000 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 3 miliony złotych. Zbiornik wodny Liszczok został wybudowany na terenie leśnictwa Piotrowina. Jego pojemność wynosi prawie 200 tysięcy metrów sześciennych, natomiast pojemność powodziowa to aż 260 tysięcy metrów sześciennych. Średnia głębokość wynosi 1,8 metra, a jego długość to 577 metrów. Przebudowa polegała na pogłębieniu i uformowaniu skarb w postaci grobli. Zbiornik wodny Regolowiec został wybudowany na terenie leśnictwa Haraszowskie. Jego pojemność to ponad 380 tysięcy metrów sześciennych, pojemność powodziowa to ponad 1 300 tysięcy metrów sześciennych. Średnia głębokość zbiornika to 2,3 metra, a jego długość to 1875 metrów. Zbiornik Regolowiec pełni funkcję ochronną przed erozją wodną i pozytywnie wpływa na kształtowanie bilansu wodnego terenów leśnych. Piętrzenie wody nie jest wyłącznie domeną ludzi. Pracą tego rodzaju zajmują się również bobry i jak wiemy, wychodzi im to nieźle, choć skutki takich działań mogą być dla gospodarki wodnej różne. Reasumując, w latach 2004-2014 Nadleśnictwo Zawadzkie wykorzystało prawie 13 milionów złotych ze środków unijnych na omówione wcześniej inwestycje. Oznacza to, iż co roku nadleśnictwo wykorzystuje z dotacji Unii Europejskiej około 1 300 000 zł. Dzięki inwestycjom Nadleśnictwa Zawadzkie finansowanym ze środków Unii Europejskiej znacząco poprawiło się bezpieczeństwo pożarowe lasów. Ułatwiony wjazd po surowiec drzewny mają również samochody transportowe odbiorców drewna. Budowa zastawek oraz zbiorników wodnych podwyższyła zdolności retencyjne obszarów leśnych, co ma znaczenie z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej. Liczne miejsca dostępu do wody stwarzają warunki do rozwoju i naturalnego miejsca stałego bytowania zwierząt.
Inwestycje nadleśnictwa zawadzkie o charakterze nowych dróg, obiektów turystycznych i obiektów małej retencji podnoszą atrakcyjność krajobrazową i turystyczną obszarów leśnych. Zwiększenie dostępności tych terenów dla społeczeństwa uwrażliwia ludzi na piękno przyrody oraz podnosi świadomość ekologiczną w zakresie ochrony środowiska. W roku 2004, po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody pojawiła się nowa forma ochrony pod nazwą Natura 2000. Ta forma ochrony przyrody, tworząca europejską sieć ekologiczną Natura 2000, ma na celu zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za zagrożone w skali całej Europy. Podstawą funkcjonowania programu są dwie dyrektywy. Dyrektywa ptasia w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz dyrektywa siedliskowa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dyrektywy wyznaczają dwa typy obszarów. Obszary specjalnej ochrony ptaków oraz obszary mające znaczenie dla wspólnoty, tak zwane specjalne obszary ochrony siedlisk. Obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania wspólnoty. Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Dolina Małej Panwi obejmuje powierzchnię ponad 1100 hektarów, rozciągający się na długości około 33 km pomiędzy miejscowościami Krupski Młyn a Kolonowskie. Obszar w przeważającej części położony jest na terenie województwa opolskiego. Niewielka tylko południowo-wschodnia część Ostoi położona jest w województwie śląskim w gminie Krupski Młyn. Pozostałe gminy, w granicach których położony jest obszar, to Zawadzkie, Kolonowskie, Jemielnica i Dobrodzień. Obszar zlokalizowany jest głównie na terenach leśnych. Nadleśnictwo Zawadzkie realizuje zadania zapisane w planie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 z własnych środków bez jakichkolwiek dotacji. Na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie można spotkać liczne zwierzęta opisane w obszarze, ale nie objęte planem ochrony. Są to nocek duży, bóbr europejski, wydra europejska, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, tachnica dębowa, gniewosz plamisty, zaskroniec zwyczajny, padalec i żmija zygzakowata. W załączniku dyrektywy Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa wymienione są ptaki, które można spotkać na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie. Na przykład bocian czarny, bocian biały, żuraw, zimorodek, dzięcioł zielono-siwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, skowronek borowy, muchołówka mała,
muchołówka białoszyja i dzierżba gąsiorek. Przy składaniu wniosków, koordynowaniu i rozliczaniu projektów unijnych uczestniczyli i uczestniczą pracownicy Nadleśnictwa Zawadzkie. Stoją od lewej Józef Polis, Zbigniew Brzeziński, Zdzisław Siewiera, Jan Spałek, Ilona Zwolan oraz Tomasz Konfederak, Marzena Brzezińska, Andrzej Gąkowski, Agnieszka Kwiecień, Małgorzata Konieczko, Róża Czaja, Magdalena Tereszczak i Zuzanna Tokarz. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie składa serdeczne podziękowania panu Kazimierzowi Szabli, panu Bogdanowi Gieburowskiemu, pani Marii Michalskiej, pani Marii Łabno, panu Krzysztofowi Lysikowi i panu Wojciechowi Jędrosce za okazaną pomoc przy składaniu wniosków, realizacji projektów i ich rozliczaniu.